Mazdę 6 już dwukrotnie mieliśmy w naszej redakcji. Tym razem mamy ją po raz trzeci, do 3 razy sztuka, bo za każdym razem chciałem się umówić na wersję kombi i tym razem, za 3 razem wreszcie się udało. Na szczęście dostaliśmy silnik, którego wcześniej nie mieliśmy w testach, mianowicie 2-litrową jednostkę benzynową o mocy 165 koni, więc będzie coś nowego do sprawdzenia. Zapraszam na test. Poprosiłem tu operatora, aby nie zbliżał się do samochodu, ani nie robił zbliżeń, a to z uwagi na to, że auto zawitało do Krakowa dosłownie na chwilę. Nie mieliśmy dzisiaj kompletnie czasu na to, aby go odświeżyć, umyć. Efekt jest taki, że jest lekko przebrudzony. Mam nadzieję, że tego z daleka nie będzie widać. A chciałem teraz opowiedzieć o tym, że jest to wersja kombi, która moim zdaniem jest jednym z najładniejszych, jeśli nie najładniejszą wersją kombi, nadwoziem kombi na rynku. Nawet nie chcę opowiadać, gdzie, które załamanie, czym się kończy. Po prostu całokształt jest piękny, jak zresztą każda nowa Mazda, która ostatnio weszła na rynek, i tym razem Mazda 6 w wersji kombi naprawdę nie przypomina jakiegoś karawanu. Jest to bardzo zgrabne auto. Mi osobiście podoba się nawet bardziej niż sedan. To miało być moje najbardziej komfortowe ujęcie, dlatego że na dworze jest zimno. W zasadzie to kręcimy w Krakowie, więc chyba na polu jest zimno. Dzisiaj ja ubrany jestem średnio. Chciałem wejść pod maskę i ogrzać ręce, a tu ząk. Znaleźliśmy nieproszonego gościa, który tu śpi już chyba nie jeden dzień, albo nawet i tydzień. Nie rób, Maćku, zbliżeń. To nie jest miły widok. My zaraz to posprzątamy. W każdym razie biedny kreciek przyjechał ze mną do Krakowa, gdzie zaraz znajdzie swoje miejsce finalne. Natomiast jeśli chodzi o silnik, 165 koni mocy, 210 Nm momentu obrotowego, więc może nie jakaś super imponująca liczba jak na 2-litrowy silnik, ale samochód jest bardzo lekki, waży niewiele ponad 1300 kg, więc przyspieszenie jest 9,1 i teraz spróbowałem to zrobić na drodze, która była lekko jeszcze mokra i śliska, wyszło 9,4, a więc na suchej drodze z dobrą trakcją myślę, że dałbym radę wyjechać nawet z 9 sekund, natomiast spalanie przy tym wszystkim, przy tych dobrych parametrach, dobrych wrażeniach z jazdy jest relatywnie niewielkie. Producent deklaruje około 5 litrów w trasie, 6 mieszane, 7 w mieście. Te wartości należy powiększyć o 1 dokładnie litr. Mi wyszło przy 90 6 litrów, przy 120 7 litrów, natomiast autostrada 140 na tempomacie wyszło 8 litrów i tyle samo też w mieście. Około 8 litrów spali ten samochód, więc jak na te parametry i na tą moc, na 2-litrowy silnik, moim zdaniem zupełnie w porządku. I na koniec jeszcze pojemność baku, 62 litry, a więc w trasie po zatankowaniu do pełna możemy przyjechać 1000 km. Tego nie zauważyłem podczas poprzednich testów, chociaż wcześniej chyba też mieliśmy samochód, który był wyposażony w taki kluczek, którego nie trzeba wkładać do stacyjki, wystarczy mieć go przy sobie i samochód się otworzy i odpali. Tym razem natomiast zauważyłem coś ciekawego. Zamykamy drzwi, samochód mówi pip, ja odchodzę od auta i on reguluje zamki sam. Jak kluczyk zostanie, powiedzmy, oddalony o 1 czy 2 metry od samochodu, zamek centralny automatycznie jest regulowany. Nie zauważyłem tego, bardzo ciekawy pomysł, bardzo mi się podoba. Natomiast jedna uwaga do niego tylko taka, że jak już są czujniki, które przecież sprawdzają przed, powiedzmy, odpaleniem poduszki, czy z przodu po prawej stronie ktoś siedzi, to mogłyby te czujniki również sprawdzić, czy ktoś siedzi, kiedy właśnie następuje decyzja zareglowania zamków, bo jak kolega Maciek, który w tej chwili jest po drugiej stronie kamery, siedział w środku, ja odszedłem od samochodu i on został zareglowany. To już może się mniej spodobać, jeśli bym tego nie zauważył, pewnie za chwilę włączyłby się alarm, bo czujniki w środku by wykryły ruch, więc mogłoby z tego wyjść mało ciekawa sytuacja, zależy od okoliczności, ale i tak pomysł jest bardzo ciekawy, wystarczy odejść od samochodu i on już sam zadba o to, aby nikt oprócz nas nie miał do niego dostępu. Witamy w królestwie ergonomii. W tym samochodzie wszystko działa dokładnie tak, jak tego oczekuję. To jest niesamowite, bo w porównaniu do tej Hondy, którą niedawno testowaliśmy, gdzie musiałem na przykład reset zużycie paliwa, wyglądał tak, że ja na początku testu go zrobiłem, a wracając w trasie chciałem jeszcze raz zmierzyć i już nie pamiętałem, jak to się robi, to jest tak skomplikowane. Tu, zanim jeszcze dotknę, ja już wszystko wiem dokładnie, pod którym przyciskiem będzie, jak to będzie działało. To jest genialne w tym samochodzie. On jest po prostu zrozumiały
dla użytkownika. Wsiadam i wiem dokładnie, co i gdzie jest. Ale nie wnikając w szczegóły, mamy tu wersję Sky Passion, czyli najwyższą wersję wyposażenia. Do niej możemy dokupić na dobrą sprawę tylko dwie rzeczy, czyli lakier metalik i okno dachowe, więc poza tym lista wyposażenia jest kompletna. Wszystko tu jest już w tej wersji w standardzie. I pokażmy teraz, jak to wygląda z miejscem z przodu. Ja zresztą testowałem ten samochód już dwukrotnie się wypowiadałem, że jest miejsca dość, więc może nie będę się skupiał na tym, że z przodu miejsce jest. Mam nad głową, tak nie wiem, ze dwa palce, mam na nogi, generalnie tu wszystko jest w porządku, regulowana w dwóch płaszczyznach kierownicza i tak dalej. Natomiast nie testowaliśmy jeszcze właśnie wersji kombi. Ta wersja kombi jest odrobinę krótsza, o czym też opowiadałem w poprzednim filmie, niż wersja sedan. I tu miejsca na nogi jest rzeczywiście delikatnie mniej. Ja wciąż się mieszczę. Tu naprawdę test zaliczony, dlatego że moje kolana lekko się stykają ze skórzanym wykończeniem fotela z tyłu, ale to jest tylko zetknięcie się, to nie jest żadna sytuacja, gdzie jest jakikolwiek dyskomfort. Natomiast w sedanie miejsca było odrobinę więcej. Natomiast kombi daje całkiem sporo miejsca nad głową. Tu jest, ja tak po wyprostowaniu się, no powiedzmy jeszcze jeden palec mi wchodzi, więc może zapasu wielkiego nie ma, ale miejsce wciąż jest. Mamy tu miejsce raczej dla dwóch osób, wydaje mi się, bo tu jest całkiem spory tunel. Mamy też tutaj podłokietnik, bardzo komfortowy, widać, że tu jest dużo miękkiej skóry naokoło. Mamy dwa uchwyty na kubki i niestety nie mamy przejścia do bagażnika, więc przewożenie nart musi się odbywać po prostu poprzez złożenie części oparcia kanapy tylnej. Co o tyle dziwi, że to jest wersja kombi, więc musi być bardziej praktyczna przecież od sedana. A teraz przejdźmy właśnie do dumy kombi, czyli do bagażnika. Powiedziałem duma kombi, ale w sumie Mazda 6 nie oferuje aż tak rekordowej jakiejś ilości miejsca w bagażniku. 506 litrów, tyle znajdziemy po podniesieniu klapy. Warto tu zwrócić uwagę na to, że mamy bardzo dobre wyposażenie, jeśli chodzi o szczegóły, na przykład nawet taki haczyk, jak on już tu jest zamontowany, to on się może zawsze odwrócić i nie przeszkadzać, kiedy nie jest używany. Przykładowo mamy możliwość składania oparć kanapy w ten sposób, że mamy tu dwa uchwyty, więc przykładowo bierzemy jeden z tych uchwytów, otwieramy i proszę bardzo, bez najmniejszego problemu od razu nam się składa oparcie i mamy praktycznie płaską powierzchnię bagażnika. Również z drugiej strony to zadziała bez problemu, więc widać, że miejsca jest całkiem sporo. W efekcie otrzymujemy 1648 litrów bagażnika, więc pojemność jak na tak zgrabnie narysowane kombi, które właśnie wygląda dobrze, ale nie jest jednocześnie zbyt kęciaste, a daje sporo pojemności we wnętrzu, to myślę, że wynik jest w zupełności ok. Ciekawe jest na przykład to, że tu nie ma klasycznej rolety, tylko ta część, która zasłania wgląd do bagażnika, podnosi się wraz z klapą. Tu są takie zaczepy, które trzeba poluzować i wtedy to nam się zwija. Natomiast po co musielibyśmy to odczepiać? No w zasadzie tylko po to, aby pozbyć się całkiem tej rolety, po to, aby móc przewieźć więcej to w jakiś większy, powiedzmy, bagaż. Tu mamy jeszcze jedną rzecz do wypięcia. Widzicie, mamy dwie roletki. Oczywiście z tej drugiej roletki wychodzi jeszcze dodatkowy sposób na jakby rozgraniczenie tej przestrzeni bagażowej i pasażerskiej. I teraz najciekawsze, żeby nie zostawiać tych dwóch rolet. Po raz pierwszy z tą drogą widzę dwie rolety do ogarnięcia. Musimy zajrzeć pod podłogę bagażnika. Tu znajdziemy całkiem sporo jeszcze miejsca na takie drobne, powiedzmy, bagaże. Natomiast zwróćcie uwagę, że nie ma tu koła zapasowego. Ja teraz kończą mi się ręce, ale spróbuję. Proszę bardzo, tu mogłoby być kiedyś koło zapasowe, ale go nie ma. Mamy tu za to zestaw naprawczy. I tym zestawem naprawczym musimy sobie poradzić, gdyby nam się coś na drodze stało. Natomiast nie ma nic takiego, co mogłoby tę podłogę przytrzymać. Jakiś zatrzask by się przydał, czy coś takiego. Ale powiedzmy, że ja w ten sposób odchylę i nie będzie mi to przeszkadzało. Zacząłem przymierzać. Gdzie
mogłoby to pasować. I doszedłem do wniosku, że tu, w tym celu należy użyć wyobraźni i bawić się dalej jak kiedyś z klockami Lego. Czyli podnosimy taki oto fragment i tak układamy i tu podobnie. Proszę bardzo, to jest taki plastik, który trzeba podnieść, układamy. Co zrobisz z tym plastikiem? Chyba tak, ale co zrobić z tym? To bo? Chyba tak. Szczerze mówiąc, jeszcze nie ogarniam tego, nie mam zwyczaju czytać instrukcję obsługi. I nie wiem, być może ułożyłem coś w drugą stronę. W sumie, popatrz, tutaj jest takie charakterystyczne wycięcie, więc być może to powinno zadziałać w tę stronę. Nie, aż tak daleko nie sięga, ale trochę wygląda już lepiej. Ale w takim razie co zrobić z tym? Dobra, nieważne, marnujemy czas. Tak czy inaczej, widać, że producent tutaj przygotował sposoby na przechowanie tego. Ja nie czytałem instrukcji, więc nie pokażę Wam tego dokładnie, jak to się robi. Ale z drugiej strony, przesiadając się z miejsca kierowcy, gdzie wszystko jest tak intuicyjne, jak to jest tylko możliwe, to jest naprawdę marzenie dla osoby, która wsiada po raz pierwszy do Mazdy, 5 sekund później może już jechać, wszystko obsługiwać, to jest naprawdę rewelacyjnie rozwiązane. Nagle się okazuje, że w bagażniku po paru minutach skakania przed kamerą, ja wciąż nie wiem, jak to powinno być. Ale to oczywiście przykład ekstremalny, bo na co dzień tego pewnie nie będziemy potrzebować. Na co dzień to wszystko funkcjonuje i mamy wreszcie samochód, w którym nie musimy wcale narzekać na to, że ta roleta się zwija w mniej lub bardziej komfortowy sposób, dlatego że ta roleta po prostu jest przymocowana do klapy i zawsze ucieka do góry wtedy, kiedy akurat jej nie potrzebuje. No chyba i o to chodzi, żeby po prostu zamiast rozwiązywać problemy, sprawiać, żeby tych problemów w ogóle nie było. A teraz dowód, że czytamy Wasze komentarze, nawet jeśli na wszystkie nie odpowiadamy. Do jednego z naszych poprzednich testów Mazdy 6 napisaliście taki komentarz, że nawet w najbogatszej wersji nie ma możliwości regulacji pionowej fotela pasażera. Postanowiliśmy to sprawdzić i rzeczywiście tu mamy elektryczną regulację. Najbogatsza wersja jest przód, tył, jest kąt oparcia, ale góra, dół. Niestety ten fotel nie reguluje, więc dziękujemy za uwagę. Sprawdziliśmy to i rzeczywiście tak jest. Niestety tylko kierowca ma możliwość regulacji fotela w osi pionowej. W poprzednich wersjach nie mieliśmy niestety nawigacji, mieliśmy tylko i wyłącznie zapowiedź tej nawigacji i tam nawet wspominałem, że taka zapowiedź, ona wygląda troszkę jak grafika z Atari. Tu mamy wreszcie wersję, której nawigacja działa i szczerze powiedziawszy niewiele to odbiega od tej zapowiedzi, bo nawigacja jest dosyć przeciętna. Niezbyt wiele na niej widać, proszę spojrzeć, są jakieś dwie linie w poprzek. Teraz na przykład mamy cały Kraków przed sobą, który się składa tylko i wyłącznie z jakichś kwadracików, hoteli i tak dalej, ale tak naprawdę mapa przecież ma przede wszystkim pokazywać drogi. A tu mamy tylko jedną drogę w poprzek, a poza tym jest szarość. Oddalamy dalej. No w ogóle 10 km przed nami jest jakaś kreska, poza tym szarość. Jest raczej, trzeba się do tego przyzwyczaić. Tu mamy po przybliżeniu, mamy tę drogę. Ale spójrzcie, co się dzieje, kiedy na przykład tu będzie korek. Ja będę chciał sprawdzić, dokąd prowadzi ta droga, czy będę mógł ten korek objechać. No więc oddalam, żeby sprawdzić, dokąd prowadzi ta droga. Oddalam jeszcze, nie widzę, oddalam jeszcze i nagle ta droga znika. To jest problem, bo właśnie w praktyce konkretnie taką miałem sytuację. Miałem przed sobą korek, miałem dróżkę, która uciekała w prawo. Stwierdziłem, że oddalę i spojrzę, którędy ona biegnie. Okazało się, że ona po oddaleniu po prostu zniknęła. Stwierdziłem, ok, przecież mogę przybliżyć i przesunąć obraz na mapie w prawo. Przecież to jest... A tu nie da się przesunąć. Przecież to jest dotykowe, na pewno się da. Coś możemy zrobić. A tu niestety... Nic. Stwierdziłem, no dobrze, to prawdopodobnie to pokrętło on mnie uratuje. No to zaczynamy kręcić pokrętłem, to raczej nie, bo to zmiana skali. Ale możemy to pokrętło przesunąć w prawo. I co? I nic. Nie reaguje.
No więc mapie brakuje takiej dosyć podstawowej, moim zdaniem, funkcji, czyli możliwości oderwania się od miejsca, na którym aktualnie przebywam, bo to pokazuje dokładnie miejsce, które wykrywa z satelit i tu mnie umieszcza. Natomiast jeśli chcę oglądać jakiś inny fragment, albo nie umiałem do tego dojść, albo jest to tak schowane, albo po prostu tego nie ma i no to drugie bym stawiał, bo jak powiedziałem, Mazda jest na tyle ergonomiczna, że jeśli po pierwszej czy po drugiej próbie tego nie znalazłem, to najprawdopodobniej tego po prostu nie ma. A teraz test widoczności. Na początek bardzo czytelne, ładnie ukształtowane zegary. Mamy lusterko, które jest wystarczająco duże. Warto zwrócić uwagę na ten prześwit pomiędzy lusterkiem a słupkiem A, a więc widoczność tu na godzinę 11 nie jest zagrożona. Słupki są dosyć cienkie. Dosyć nisko jest krawędź przedniej szyby, więc powiedzmy, że dwumetrowiec będzie musiał troszkę się schylić, żeby dostrzec światło przed sobą. Lusterko wewnętrzne również jest dosyć nisko, więc ta widoczność na godzinę 1 jest ograniczona, wymaga delikatnego schylenia się. Teraz kręcimy, właśnie kolega miga, bo ostatnio pytaliście się, gdzie on się podziewa podczas kręcenia widoczności. Stwierdziliśmy, że nie będziemy go teraz chować. Znowuż, prawe lusterko jest wystarczająco duże i znowu mamy tutaj taki prześwit, który ułatwia manewrowanie. Idziemy dalej. Zwróćcie uwagę też na słupek D, który nie jest jak na kombi zbyt gruby, a to ten kawałek szyby, właściwie ta szyba pomiędzy słupkiem C i D jest wystarczająco duża, aby ułatwić również manewrowanie. Tylna szyba jest nieco pochylona, bo to kombi nie jest narysowane, jest narysowane tak bardzo zgrabnie, więc tu jest szyba ustalona pod kątem. Ale myślę, że widać dokładnie, gdzie ten samochód się kończy. Gdyby ktoś miał wątpliwości, po włączeniu biegu wstecznego zobaczy dokładnie samochód stojący przed nami, jak również taką za nami, jak również taką informację o tym, że jesteśmy od niego już naprawdę niedaleko. Również ta siatka, proszę zwrócić uwagę, ona się przesuwa w zależności od tego, jak ustawimy kierownicę, a więc tu od strony jakby jakiegoś wyposażenia elektronicznego, to również w Mazdzie o wszystkim projektanci pomyśleli. I teraz jeszcze krótki rzut okiem na panel klimatyzacji, skrzynię biegów. Tutaj jest pokrętło do sterowania systemem multimedialnym, czyli tym, co widać tu na tym ekranie, który jest oprócz tego dotykowy. Teraz test wyciszenia na postoju. Robię go już drugi raz, dlatego że za pierwszym razem nie uwierzyłem, jak mało wyszło. Spójrzcie sami. Za pierwszym razem wyszło 38, teraz 38,3. Może jakieś auto przejeżdżało. W każdym razie bardzo, bardzo niewiele. Teraz test wyciszenia do 90 na godzinę. Ale to powiedziałbym, że wynika z tego, że auto, silnik bardzo wysoko się kręci i przy tych najwyższych obrotach powyżej 6 było sporo hałasu, ale bardzo przyjemnego hałasu, muszę powiedzieć. A teraz wyciszenie przy 130. Teraz test zwrotności. Jak zwykle stoimy po prawej stronie, dwa pasy po lewej i taki sam parking do parkowania równoległego po lewej stronie. Jak widać, jesteśmy zaparkowani tuż przy prawym krawężniku. Skręcamy kierownicę i ruszamy. Zobaczmy, jak tym razem się auto spisze. Prawe koło na parkingu, lewe koło ominęło parking i teraz prostujemy auto i proszę spojrzeć, ledwo najechaliśmy na ten parking, jak już auto się wyprostowało, to zabrakło nam dosłownie myślę kilkunastu centymetrów, abyśmy stali na prawym pasie ruchu równolegle do drogi, więc szczerze mówiąc, jak ja zobaczyłem, że dane techniczne mówią o 11,8 chyba metra średnicy zawracania, to wydawało mi się, że będzie znacznie gorzej. Tymczasem Mazda sobie na tym naszym zakręcie poradziła doskonale. W
poprzednich testach już dwukrotnie opowiadałem o tym, jak się jeździ Mazdą 6, więc musiałbym się teraz powtórzyć, że skrzynia biegów chodzi rewelacyjnie, jak każda zresztą manualna skrzynia w Mazdzie. Chodzi, jak ja to mówię, wycięta, jak w diamencie wycięta, ponieważ każdy bieg wchodzi dokładnie, precyzyjnie i z takim wyczuciem, takim oporem odpowiednim, idealnym, jak powinno to być, że zawieszenie jest świetnym kompromisem pomiędzy komfortem a takim sportowym nastawieniem, że auto świetnie skręca i trzyma się drogi, a z drugiej strony, kiedy mamy nierówną drogę, to czuć, że są te nierówności, ale absolutnie nie jest to jazda niekomfortowa. Natomiast teraz pozostaje mi się skupić na nowym elemencie, czyli na silniku. Pod maską mamy silnik dwulitrowy o mocy 165 koni mechanicznych, który z tym samochodem radzi sobie całkiem nieźle pod jednym warunkiem. Jeśli będziemy go odpowiednio wysoko kręcić, ponieważ te 210 Nm momentu obrotowego są dostępne dosyć wysoko, bo w okolicach 4000 obrotów. Efekt jest taki, że kiedy jedziemy powiedzmy 50 na godzinę na piątce, mamy 1500 obrotów, wciskamy gaz i niewiele się dzieje. O, teraz dopiero zrobiło się 60 na godzinę, więc przyspieszenie przy tych niskich obrotach jest raczej niewielkie, natomiast wystarczy, że zredukujemy i raz, że ten silnik świetnie brzmi, to jest naprawdę coś, co mógłbym słuchać i słuchać, a dwa, że on się wreszcie budzi i wtedy naprawdę zaczyna się dziać. Także jeśli ktoś lubi spokojną jazdę, to może być, powiedzmy, że średnio zadowolony z tego silnika, ale to jest wrażenie mylne, dlatego że jego moc, jego potencjał jest jak najbardziej adekwatny do tego, żeby sprawić, że ten samochód będzie świetnie jeździł. Jest tylko jeden problem, trzeba go troszkę wyżej kręcić. Problem jak problem, przy tym dźwięku to nie jest żaden problem, to jest sama przyjemność. Jednym z najciekawszych systemów zastosowanych w Mazdzie 6 jest system iLoop, który widzimy tutaj w prawej tubie. Pokazuje on stan naładowania kondensatora, do którego Mazda kieruje całą odzyskaną energię podczas hamowania, zamiast do akumulatora, jak to robią inni producenci. Widzimy tutaj, że po zdjęciu nogi z gazu momentalnie pojawia się napis charge, zaczyna się ładować ten kondensator i ładuje się błyskawicznie. To jest właśnie patent Mazdy na to, aby zasilać w ten sposób wszystkie urządzenia elektroniczne w samochodzie. Cała elektronika jest zasilana z tego kondensatora, a popatrzcie, w tej chwili lekko dodaję gazu, a kondensator nie jest ładowany, a jego poziom naładowania wcale nie spada tak szybko. Wciąż jedziemy jeszcze na pełnym, w tej chwili jest jedna podziałka mniej i tak dalej. Natomiast kiedy on będzie prawie pusty, wystarczy puścić nogę z gazu i w zasadzie po kilkunastu sekundach łagodnego hamowania będziemy mieli znowu ten kondensator pełny. I to jest właśnie sposób Mazdy na to, aby urządzenie elektroniczne, które są na pokładzie samochodu, były zasilane z energii odzyskanej podczas hamowania, a nie obciążały alternatora, a więc i silnika. Tak więc to jest właśnie jeden z powodów, dla którego spalanie w Mazdzie 6 jest stosunkowo niskie jak na parametry tego samochodu. O cenach Mazdy 6 chciałbym opowiedzieć, zaczynając od ceny wersji diesla. Kiedyś to kosztowało około 125 tysięcy złotych, teraz diesel staniał. Najtańszą wersję możemy dostać już za 119 700 złotych, a więc różnica jest ponad 5 tysięcy złotych i to jest dobra wiadomość dla właśnie fanów silników wysokoprężnych. Natomiast wracając do silnika 2.0 165 koni, najtańsza jego wersja kosztuje 97 700 zł. Natomiast testowana przez nas wersja o najwyższe wyposażenie, czyli Sky Passion, kosztuje 116 700 zł. I jak powiedziałem już wcześniej, do tego nie ma zbyt wiele do dokupienia. Mamy tylko lakier metalik i okno dachowe. Jeśli chodzi o porównanie tego samochodu z konkurencją, to wzięliśmy tu do porównania nowy Opel Insignia Sport Tourer o porównywalnej mocy silnika i Peugeot 508, również oczywiście w kombi porównywalnej wersji silnikowej. Jeszcze jedna dygresja. Wszystkie te czynniki Mazdy, które podaję, są niezależnie od tego, jaką wersję nadwoziową wybierzemy. Mazda sprzedaje, tak jak zresztą kiedyś,
Wciąż myślę, że to warto podkreślić, zarówno sedan, jak i kombi dostaniemy w tej samej cenie. A teraz wracamy do porównania, a więc Opel, Peugeot i Mazda. Sytuacja jest taka, najdroższy jest w tym wszystkim Opel, który kosztuje po promocji 126 250 zł za najdroższą wersję Executive z silnikiem 170-konnym 1.6 turbo. Podkreślę, tu nie mamy turbo do ładowania, to jest silnik wolnossący, więc mamy około 126 tysięcy. Peugeot 508 wypada na tle tej ceny dużo lepiej, to jest drugi biegun, wersja Allure w kombi 1.6 THP 155 koni kosztuje 90 400 zł, więc dużo, dużo taniej, ale to jest też wersja z silnikiem turbo doładowanym. Mazda tu plasuje się po środku, bo kosztuje tych 116 tysięcy złotych, a więc mamy wybór, możemy kupić drożej, możemy kupić taniej, ale na pewno tylko w Mazdzie dostaniemy tę moc bez turbo doładowania, co do którego ostatnio dużo różnych historii chodzi po sieci i ludzie na forach opowiadają, że tego turbo należy się wystrzegać. Szczerze mówiąc, technicznie rzecz biorąc, nie należy zbyt mocno dramatyzować. Technologia turbo moim zdaniem jest jak najbardziej przyszłością. Ale gdyby ktoś jednak wolał silniki wolnossące, to można powiedzieć, że jeszcze niedługo już tylko w Mazdzie. To już trzecia Mazda 6, którą testujemy w ostatnim czasie i trzecie podsumowanie, które muszę wymyśleć stojąc przed tym samochodem na koniec naszego testu. I szczerze powiedziawszy, nie chcę wymyślać trzeciej unikalnej, niepowtarzalnej wersji. Muszę potwierdzić to wszystko, co powiedziałem wcześniej. Auto, niezależnie od tego, czy to były wcześniej wersje sedan, czy teraz wersja kombi, spełnia te wszystkie obietnice, które daje, kiedy już na niego patrzymy i kiedy czytamy dokumentację, którą jest dostarczona przez producenta. Auto miało być szybkie, jest szybkie. Miało być ekonomiczne, jest ekonomiczne. Wygląda i jeździ dokładnie tak, jak wygląda. Wygląda bardzo ładnie, niezależnie od tego, czy mamy wersję sedan, czy jak tym razem mamy pięknie narysowaną wersję kombi. Jednym słowem, spełniono obietnicę.